Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o błędach hodowców. Takie kolejna seria była już też ostatnio na kanale, ale pojawiły się kolejne pytania, dlatego stwierdziłem, że nagram dla Was taki odcinek. Chciałbym powiedzieć, że pytania nie tylko są dla osób początkujących, ale również dla osób zaawansowanych, dla osób, które już są na jakimś tam większym, powiedzmy, etapie. Na wyższym etapie już mają trochę tych kur, już hodują ileś tam lat, więc myślę, że warto również trochę o tym wspomnieć. I właśnie chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam co i jak to wygląda i na co warto zwrócić uwagę. Więc zacznijmy może od początku. Pierwsze pytanie od widza. Czym jest pierzenie u kur? Oczywiście pytanie się powtarza, macie cały odcinek u mnie na kanale i większość tych pytań, odpowiedzi również znajdziecie u mnie na kanale w filmach. Ale okej, pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o pierzenie, słuchajcie, to jest taki okres, czas w życiu kury, kiedy ona gubi swoje pióra i przestaje się nieść. Czyli tak jakby, jak to mówią starsi ludzie, w większości kura się wyniosła, czyli po prostu przestała nieść jajka. Dzieje się to najczęściej po około roku od pierwszej nieśności, czyli jeżeli kura ma 22 tydzień, średnio niesie jajko, mówię o kurach nioskach, takich ogólnoużytkowych, no to powiedzmy po roku mniej więcej traci tą nieśność i przez jakiś czas przestaje się nieść. Może być to miesiąc, może być to dwa, mogą być nawet, słuchajcie, 4 miesiące. Oczywiście w większości hodowcy mówią, że tak się nie dzieje, że to jest z reguły około 2 miesięcy, ale to wszystko zależy od warunków. No ma to na to wpływ wiele czynników, także tu bym się do końca tym nie sugerował. Można to sztucznie przedłużać. Na fermach się to sztucznie przedłuża, głównie na przykład tym, że przedłuża się ten dzień świetlny, co powoduje to, że kura się szybciej wyeksploatowywuje i powiedzmy po tych 2 latach już się nie nadaje do niczego i sami wiecie, co się z nią dzieje. Natomiast w takich warunkach naszych, domowych, komfortowych dla zwierząt, po prostu musimy być na to przygotowani. No i też patrząc pod względem zarobków, również polecam to uwzględnić. Kolejna rzecz, moi drodzy, już dotycząca właśnie tego, w jaki sposób podejść do drobiu, bo tutaj też jeden właśnie z widzów napisał, powiedział, że nie ma funduszy, nie ma pieniędzy, nie wie, jak on ma zadbać o wyposażenie dla kur, ponieważ no, nie może sobie pozwolić na to, żeby kupić kurnik, żeby kupić karmidło, poidło, bardzo by chciał, udało mu się jakoś załatwić 5 kurek, ale nie wie, co ma zrobić. Słuchajcie, zobaczcie, właśnie specjalnie tutaj podszedłem, żeby Wam pokazać, mamy taką budę dla psa. Zobaczcie, to jest stara buda dla psa jakaś, która sobie stoi. Przecież z tego też równie dobrze, oczywiście trzeba by było tutaj może delikatnie to powiększyć, jakoś oświetlić, nawet nie trzeba by było może tego ocieplać i też kura jakoś sobie poradzi. Oczywiście tam nie wejdzie 10 kur, ale jedna czy dwie spokojnie się zmieszczą, a obecnie chyba tam siedzi nawet ze 4 albo z 5. Więc można to zrobić, jeżeli chodzi o karmidło czy poidło. Słuchajcie, samo karmidło możecie zrobić z jakiegoś starego korytka, na przykład dla zwierząt. Możecie zrobić nawet z jakiegoś talerzyka. Tak samo poidło możecie zrobić z jakiejś miseczki. Nie musicie kupować, słuchajcie, poidła profesjonalnego za powiedzmy 500 zł. Nie ma takiej potrzeby, przynajmniej na początku, albo jak macie 5 kurek. Wiadomo, że wypadałoby zrobić trochę większy ten kurnik. Niekoniecznie taki, z tego względu, żeby kurka miała gdzie siedzieć, jak się zrobi zimno, żeby można było jej to zamknąć. Natomiast wiem, że każdy z Was ma inne warunki, przede wszystkim finansowe, i nie każdy będzie w stanie sobie z tym wszystkim jakoś tam poradzić. Jeszcze tylko tak na marginesie powiem, bo było pytanie odnośnie stresu, więc też chcę powiedzieć, to nie jest tak, słuchajcie, że ja sobie tutaj stoję i moje kury są teraz chore, czy coś się z nimi dzieje, tylko po prostu najczęściej teraz jest to spowodowane stresem, to co te kury robią, że tam się dziobią, czy właśnie tak nerwowo się zachowują, głównie przez to, że widzą, co się dzieje, że ja nad nimi stoję, co nie jest dla nich naturalne i jedna się dziobie, druga tam siedzi, o widzicie teraz, jak to wygląda. Także tym się w ogóle nie przejmujcie. Kury są w pełni zdrowe, nic im się nie dzieje. Natomiast też ostatnio niestety mi jedna kurka padła właśnie, ale to chyba ze starości po prostu. Już miała tam swoje lata, powiedzmy. Swoje lata u mnie to około 4 lat. Najdłużej chyba mieliśmy około 6 lat kurę. Dłużej się nie udało trzymać, no ale to już była tak na wymęczeniu ta kura. Wiem, że są hodowcy, którzy trzymają i 10, no ale tutaj mówię, akurat u mnie tyle. Okej, kolejne pytanie, słuchajcie, jeżeli chodzi o trzymanie drobiu,
czy możemy drób trzymać z innymi zwierzętami? No to już tutaj pytanie się powtarza. Oczywiście ja zalecam, żeby nie trzymać z innymi zwierzętami, czy to będą kury, kaczki, czy nawet, słuchajcie, konie, czy krowy, cokolwiek. Wiem, że też tak hodujecie. Nie polecam, ponieważ kura powinna mieć ciszę, spokój. Te zwierzęta przenoszą różne choroby. Najbardziej szkodliwe chyba są gołębie i wszystkie zwierzęta, które wylatują poza gospodarstwo, ponieważ one mogą przynieść choroby, na które drób może zachorować, a gołębie mogą być w pełni zdrowe. Także też nigdy nie wiemy, co się wydarzy, a dużo łatwiej jest zdiagnozować coś u kury, jeżeli kury są same w odosobnieniu. No ale to tyle, to chciałem Wam powiedzieć. No i kolejne pytanie dotyczące ras, związane już z tym, jakie planujemy mieć kury, szczególnie na początek hodowli, jakie powinniśmy mieć kury na początek hodowli, jakie ja polecam. Oczywiście, słuchajcie, jest 3 odcinki na ten temat. Najlepsza rasa kur moim zdaniem, albo najlepsza nioska, albo najlepsza kura mięsna, albo kury ozdobne. Mnóstwo tych filmów nagrałem, natomiast jeszcze raz powtórzę, że jednej takiej rasy nie ma. Ja polecam kury ogólnoużytkowe, które mają w miarę odporność na warunki atmosferyczne i są w miarę takie, no, powiedzmy, niewybredne. No i tutaj głównie skupiałbym się na rosach, na saseksach i na lekhornach, głównie na tych kurkach, na tych rasach. Mogą być jakieś tam inne dodatkowe typu marans, tetra, takie, powiedzmy, jakieś mieszanki, lub kury rodzime, zielononóżki, ale wtedy pamiętajcie, żeby nie trzymać ich w większych stadach, ponieważ one mają dość agresywny temperament. No i tutaj mówię, jakiejś recepty na to nie ma. Mniej, słuchajcie, bardziej wymagające są i mniej odporne na warunki, czyli na wiatry, na jakieś tam inne problemy właśnie są kury ozdobne i one potrzebują już lepszych trochę warunków, chociaż i tak większość hodowców takich małych hoduje je w takich warunkach, jak tutaj teraz widzicie. Także tak to się prezentuje. Co tutaj jeszcze, bo chciałem tutaj na parę pytań Waszych poodpowiadać. Co ile wymieniać w poidle wodę i co ile wymieniać w karmidle pokarm? Słuchajcie, najlepiej codziennie. Wodę to obowiązkowo codziennie musimy wymieniać. Woda powinna być chłodna, nie za zimna, nie za ciepła. Pamiętajcie, że jak będą mrozy, warto poidło chować do kurnika. I co jeszcze chciałbym powiedzieć? Jeżeli chodzi o pokarm, bo tutaj też mnie często pytacie i pytanie jedno od widza właśnie, co pamiętam teraz z głowy wezmę, jeżeli chodzi o pokarm, że ja nie mówię, słuchajcie, dokładnie czym karmić, ja nie mówię o każdym rodzaju pokarmu, że jest tego więcej i nie tylko wcale trzeba podawać zboża, warzywa i owoce, ja cały czas o tym mówię. Słuchajcie, to są podstawy, ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć też dokładnie każdego składnika, czy każdego rodzaju pokarmu, którym Wy możecie karmić kury. Kury są, jak wiecie, dość mało wybrednymi zwierzętami, możemy karmić oprócz cytrusów, jakichś tam owoców szkodliwych, czy roślin szkodliwych i takich innych, w większości możemy karmić prawie wszystkim. Więc tutaj po prostu no ja też nie jestem w stanie Wam powiedzieć wszystkiego. Mam nadzieję, że każdy to rozumie i każdy to bierze pod uwagę. Kolejne pytanie, słuchajcie, dotyczące oświetlenia, to od razu powiem, bo tutaj pytaliście o liczbę godzin świetlnych. Polecam co najmniej 14 godzin musi się świecić światło, żarówka, oświetlenie. Jeżeli macie na przykład o godzinie 7 wypuszczacie kury, już się robi widno, no to sobie odliczcie wtedy te 14 godzin, one muszą mieć widno. Latem wiadomo, że wtedy nie świecimy, no bo latem może być nawet o 21, czy nawet o 21.30 może być widno, także wtedy nie świecimy, ale kurki sobie normalnie wchodzą, wtedy im się trochę ten dzień przedłuża. Nic się wtedy nie dzieje, ale dużo hodowców widzi, że po prostu nieśność się poprawia. Co do nieśności, na pytania dotyczące nieśności pomijam, z tego względu, że nagrałem bardzo dużo odcinków na ten temat. Słuchajcie, macie praktycznie co trzeci film o nieśności. Nawet w tym roku już chyba nagrałem o nieśności, także nie będę może teraz na te pytania odpowiadał. Zajmijmy się innymi pytaniami. No i teraz jeden z widzów pytał, co ja rozumiem poprzez dobrostan dla zwierząt. Już też taki odcinek był nagrywany, natomiast ja dobrostanem, słuchajcie, dla zwierząt uważam ogólne warunki dla kur. To znaczy, jak one żyją, czy mają posprzątane w kurniku, czy mają wymienioną ściółkę w pod grzędą i w gniazdach, czy mają codziennie wymienianą wodę i w karmidle i w poidle poidło jest czyszczone, karmidło jest czyszczone, czy pokarm jest codziennie wymieniany, czy jest świeży, czy kurom jest ciepło w miarę, czy poziom wilgotności jest zachowany, czy jest odpowiednia cyrkulacja powietrza, to znaczy czy jest jakikolwiek przeciąg. Wiadomo, że my tutaj jakichś profesjonalnych nie będziemy montować
urządzeń, natomiast warto jest mieć jakieś okienko i drzwi, żeby po prostu był szczególnie latem jakiś przeciąg. No i to uważam za dobrostan dla zwierząt. Pytanie się pojawiło, słuchajcie, od czego zależy kolor żółtka. Kolor żółtka, słuchajcie, zależy od tego, czym karmimy kury. Jeżeli będziemy karmić, a możecie dla testu przetestować, dać kurkom więcej marchwi, okaże się, że po prostu będzie to żółtko bardziej pomarańczowe. Jeżeli okaże się, że będziecie karmić samymi burakami, może się okazać, że będzie czerwone. Tu jeden z widzów napisał, że mówię nieprawdę, bo karmił burakami, żółtko się nie zrobiło czerwone. Gwarantuję wam, słuchajcie, że jak będziecie karmić codziennie kury burakami przez tydzień, dwa lub więcej, nie dodawać innych składników, to żółtko zrobi się czerwone. Oczywiście ono będzie zjadliwe, to będzie wszystko do jedzenia, natomiast tego jajka raczej nie sprzedacie, a jak sprzedacie, to klient może się bardzo zdziwić, więc ja tego nie polecam, tego się w ogóle nie stosuje, ale to wam mówię, no bo tutaj pytaliście. Tak samo kolor skorupki, od razu odpowiem, zależy od upierzenia kury. Najczęściej nawet na fermach się też tak trochę wycwanili, no i kupują kury z jasnymi piórami, żeby po prostu skorupka też była jasna, że później jak handlują ludzie na targach i innych, to po prostu mówią, że są to jajka wiejskie. O, tyle chciałem wam na dzisiaj powiedzieć. No i kolejne, słuchajcie, pytanie dotyczące wieku życia kury, to już chyba na to odpowiadałem. U mnie żyła najdłużej chyba około 5 czy 6 lat, natomiast znam ludzi, gdzie żyły te kurki nawet po 10. No u nas się tak nie udało, natomiast ja uważam, że później, słuchajcie, to już tak i to jajko często się tam nie sklepia do końca, ta skorupka, ponieważ kura nie przyswaja wszystkich wartości odżywczych, wszystkich minerałów, witamin w żywności, już jest stara, ledwo chodzi, może się szybciej zarazić jakimiś chorobami, jest bardziej osłabiona, przez to zarazić inne kury. Także no ja też, nie jest to po prostu jakieś preferowane, żeby ta kura żyła powyżej tych 5 lat. No i tutaj pytaliście, jaka kura znosi duże jajka, bo widzicie, że są jajka na targu XL, są jajka M, są jajka L, S, K i wy tego nie rozumiecie, że może być taka lub taka. Rozumiecie, że jeżeli kura jest mała, no to niesie małe jajko, jak jest duża, to niesie duże, no ale że jest aż tyle rozmiarów. Słuchajcie, to wszystko zależy. To wszystko zależy, ponieważ wiadomo, że jeżeli kura jest młoda, to przez pierwszy miesiąc, powiedzmy w tym 22 tygodniu, będzie jajeczka niosła małe, tak zwaną S-kę, później to będzie M-ka, później M-ka dzieli się na mniejszą M-kę i na większą, tutaj reguły nie ma, wiadomo, że im starsza kurka, tym większe jajko niesie, natomiast pamiętajcie o tym, jak już jest stara kura dorosła, będzie mogła, ale nie musi, bo też są rasy, słuchajcie, gdzie kura jest dorosła i niesie L-kę, nie będzie niosła nigdy XL-ki, natomiast wierzcie mi, że jeżeli kura niesie jajko XL, to najczęściej jest to kura dorosła i możecie zaobserwować, że z reguły ta skorupka będzie po prostu słabsza, ponieważ ona niesie duże jajka, jest to kura już starsza i ona, tak jak mówiłem, nie przyswaja tych wszystkich witamin i minerałów. Także to na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli się odcinek podobał, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Na więcej pytań odpowiem w kolejnym odcinku, bo mówię, no tutaj też nie chcę, żeby to był za długi odcinek, nie chcę was zanudzać czy coś, natomiast mam nadzieję, że odcinek przydatny. Subskrypcja, łapka w górę i do zobaczenia. Cześć.